Koledzy teraz koło pana. Po pierwsze, panie prezydencie, organizatorem dopłacającym do przewozu jakichś tam kolejowych, tak jak mówimy tutaj między Dąbrową a Tarnowem, może być pan starosta, może być pan, może być i pan, tak? Organizatorem jest marszałek, natomiast inne samorządy mogą partycypować w kosztach takiego przewozu. To jest do sprawdzenia, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówi pan, po co nam ta kolej, tak? Bardzo prosto, po co? Bardzo prosto, po co? Z Dąbrowy Tarnowskiej do Tarnowa jest 25 km kolei. Nawet przy prędkości 60 na godzinę, 50 na godzinę, będziemy prawie połowę szybciej pociągiem w Tarnowie, niż tak ja dzisiaj jechałem tutaj busem z Tarnowa. To jest bardzo prosty rachunek. Jeżeli ktoś ma jechać w ścisku, tak jak ja dzisiaj, bez miejsca na bagaż, bez miejsca na nogi, bez biletu, bo też kierowcy tego biletu nie wydają, to wybierze kolej, którą dojedzie dużo, dużo szybciej do Tarnowa. Czy ja odpowiem na pytanie, jak pan mówi o prędkości 50 na godzinę, co to jest za prędkość? Średnia prędkość pojazdu. To jest prędkość szlaku, na którym... Znaczy nie, bo jak, żeby jeżeli mamy 25 km długości, tak? Czyli przy prędkości przewozowej 50 na godzinę mamy pół godziny czas dotarcia, tak? Tylko że rzecz polega na tym, że to nie jest prędkość maksymalna tego pociągu, to jest prędkość w sumie od startu do punktu końcowego, czyli liczona z postojami na przystankach, tak? Z czasem na rozpędzenie się i na wyhamowanie. I przy takiej prędkości przewozowej to linia musiałaby, znaczy teraz mówię troszeczkę z głowy, ale linia musi spełniać wymóg maksymalnej prędkości przynajmniej 100 km na godzinę, ile pamiętam. Bo taki pociąg musi się rozpędzić do 80-90 na godzinę między przystankami, żeby uzyskać ten efekt średniego czasu przejazdu, tak? Więc ja mówię, nie wiem, tak? Nie znam danych, nie wiem, ile tu jest chętnych pasażerów i tak dalej, nie wiem, w jakim stanie w tym momencie jest. Eksperci są z zewnątrz. Mogę tylko przywołać przypadek połączenia kolejowego między Krakowem Głównym a lotniskiem w Balicach. Dwa zdania, mogę? Już sekundkę, skończę już. Dajmy sobie dokończyć. I tam rzeczywiście, tam też mieliśmy do czynienia z linią, która była stale używana, były tam wykonywane przewozy towarowe, zresztą nie lekkie, bo to były beczki z paliwem. To była nitka budowana na potrzeby głównie wojska i w 2007 roku, zdaje się, była uruchamiana i tam się nie dało osiągnąć prędkości, nie wiem, 20 minut się jechało, przy niskiej prędkości, już kończę. I teraz jedna rzecz na końcu, teraz ta linia jest przebudowywana, tak żeby dało się rozkładowo poruszać pociągiem. Kosztem, to jest odcinek tam chyba 7 km, kosztem 40 milionów złotych. Więc jeszcze na koniec, ja nie przekreślam potrzeby czy sensu myślenia o tej linii kolejowej. Powiem więcej, dbałbym o to, żeby ona nie została zlikwidowana, ponieważ może się okazać, że jakiś inny środek transportu będzie musiał poruszać tym szlakiem. Natomiast to jest naprawdę droga rzecz, warto najpierw dobrze to sprawdzić i policzyć. Mówię, nie przekreślam sensu myślenia o tej linii, tylko warto to naprawdę dobrze najpierw powiedzieć. Chyba chodzi o ekonomię po prostu, tak wygląda z tego. Dajmy jeszcze głos drugiemu ekspertowi, bo panowie są niezależni od siebie. Ponieważ tak na początek muszę powiedzieć, to Radio Erewań było, bo pochodzę nie z Chrzanowa w powiecie chrzanowskim, tylko z Kęt w powiecie oświęcimskim. Przepraszam, z rejonu Chrzanowa. Z zachodniej Małopolski. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Kęty mam 20 tysięcy, są miastem niepowiatowym, powiat jest w Oświęcimiu. Nie ma linii kolejowej, nigdy nie było, nie będzie. Przed wojną były plany, ale to nierealne. Są busy. I to jest doświadczenie dokładnie tak, jak to panowie opisali. Tak jak to zresztą Philip Springer, publicysta, nazwał kiedyś narzędzie masowego upokarzania Polaków. No i niestety to jest problem i dlatego ja to rozumiem, dlaczego tak państwo chcecie tą kolej. Tylko to troszeczkę wynika z innej rzeczy. Otóż mianowicie, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj kolej stała się taką obietnicą wyborczą, bo jeszcze 10-15 lat temu kolej raczej zamykano, nie chciano budować czy odtwarzać. Natomiast to też wynika z tego, że no kolej zaczęliśmy traktować w końcu jak usługę publiczną. Transport w miastach dużych traktujemy jak usługę publiczną. Natomiast transport taki o skali powiatowej czy regionalnej traktujemy jako usługę rynkową. Jest rynek, niech sobie jeżdżą. Skutkiem tego jest to, co pan mówił, czyli właśnie zapchane busy,
Skutkiem tego jest też moje doświadczenie właśnie z moich okolic, czyli to, że te busy jeżdżą od poniedziałku do piątku, w sobotę czasem, w niedzielę, do miasta powiatowego, gdzie jest szpital, gdzie jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa ze studiami zaocznymi, gdzie są galerie handlowe i tak dalej, nie jeżdżą wcale. Czyli komunikacja publiczna, czyli podstawowa usługa publiczna, po prostu nie funkcjonuje. No i to jest właśnie pytanie, czy my rzeczywiście musimy, czy chodzi o to, żeby była kolej, czy chodzi o to, żeby był środek transportu, który w cywilizowanych warunkach, w cywilizowanym takcie, bo tu znowu pojawiła się ta kwestia, że to będzie 6 kursów na dzień. 6 par. No ale to oznacza, że będziemy mieli pociąg do Tarnowa najdalej, najwyżej raz na 2,5 godziny. Jeżeli to będzie 12-13 godzin od rana do wieczora. To już będzie uwzględniane z okolicznością. No, no tak, tylko że to niestety jest tak, który jest dobry w takim połączeniu regionalnym dalekiego zasięgu, typu nie wiem, z Krakowa gdzieś do Przemyśla. A to nie jest dobry tak dla aglomeracji. Więc pytanie, czy za te same pieniądze nie należałoby na przykład także z udziałem finansowym województwa zacząć finansować cywilizowane połączenia autobusowe. Niech one nawet będą organizowane przez spółkę Koleje Małopolskie. To nie jest nic szczególnego, że spółki kolejowe prowadzą autobusy. Deutsche Bahn prowadzi autobusy, nawet do Polski jeździ autobusami. Nie tak dawno temu byłem w Maroku, gdzie autobusy kolejowe funkcjonują do miast, gdzie nie ma połączeń. Więc no to jest pewien po prostu cywilizacyjny problem naszego województwa, że no po pierwsze ta sieć kolejowa u nas nie jest przesadnie gęsta, po drugie Austriacy budowali po taniości, no i to widać choćby w połączeniu do Nowego Sącza, które z Krakowa ma 100 kilkadziesiąt kilometrów, pomimo że odległość jest 50 kilka. Więc no musimy też rzeczywiście uwzględniać realia ekonomiczne i być może rzeczywiście warto się dogadać i warto uruchomić jakieś autobusy, które przy okazji, bo to jest następny problem w Polsce, czyli przez cały PRL mieliśmy możliwość kupienia z dowolnego miejsca w Polsce do dowolnego innego z dowolną liczbą przesiadek biletu, teraz nie. No więc przy okazji być może będzie tak, że będzie możliwość z Dąbrowy Tarnowskiej pojechać do Tarnowa i na tym samym bilecie pojechać do Krakowa. Przesiadka tak czy inaczej będzie, bo Szczucinka się włącza w Tarnowie w taki sposób, że raczej do Krakowa nie ma możliwości bezpośredniego pociągu. No i to być może będzie większy zysk tutaj dla mieszkańców, jeżeli będzie na przykład nie 6 pociągów, czy 6 par pociągów, tylko na przykład 12 czy 20 par autobusów dziennie, kursujących w dobrym takcie, w dobrych warunkach, z klimatyzacją, bo to jest wszystko do zrobienia. Natomiast ja się zgadzam, że tą linię należy utrzymać, bo być może rzeczywiście warunki się zmienią. Po prostu trzeba to zrobić porządnie. Mamy w Krakowie niedobre doświadczenia właśnie z linią do Balic. Wcześniej z próbą zrobienia kolei aglomeracyjnej Krzeszowice-Wieliczka po niewyremontowanych szlakach, z byle jakim taktem, nieskomunikowanych, która też nie przyniosła dobrych efektów. Ale dzisiaj kolej Wieliczka-Balice kursuje po kilkunastu latach z ogromnym sukcesem, chociaż to kilkanaście lat temu w ogóle linii do Wieliczki chciano zlikwidować. Z kolei zlikwidowano pod Krakowem linię do Niepołomy, dzisiaj żałujemy. Więc rzeczywiście tą linię na pewno należy utrzymać i raczej bym nie był zabudowaniu tutaj ścieżek rowerowych na tym szlaku, ale zastanowić się, po prostu pewne rzeczy trzeba zrobić albo porządnie, albo wcale. I rzeczywiście ta prędkość, ten takt musi być godny uwagi mieszkańców, bo inaczej się okaże, że bardzo drogi środek transportu będzie gorzej w powietrzu. Ja nie chciałbym, żeby to... Przepraszam, ale jeszcze jedno muszę powiedzieć, żeby, bo będziemy zmierzać do finału. Ale żeby nie było takiego wrażenia, że te 80, czy być może jak policzymy razy 3, 200 tysięcy, jak się nie znajdzie, to nie będzie linii kolejowej. Bo to jest fałszywa teza. Nie wolno tak tej dyskusji zostawić. Bo to już dwa zdania i kończę. Nie dopłaca do kolei Tarnów, nie dopłaca Kraków, Sucha Beskidzka i żadne inne miasto, do której kolej dochodzi. Jeżeli będzie precedens, że Dąbrowa Tarnowska i Tarnów zapłacą nawet po 80 tysięcy złotych, to dlaczego w przyszłym roku nie powinniśmy zapłacić 100, 200, a dlaczego nie po 2 miliony? To jest błędne myślenie. To nie jest problem 80 tysięcy. I bardzo Państwa, wszystkich dyskutantów, proszę o umiar w takim...
takim przekonywaniu siebie wzajemnie. Oczywiście jakieś opracowanie można i należy zrobić, żeby się przekonać, czy dobrze wszyscy myślimy. Ja nie mam będzie jakieś studium wykonawczym. I kończę już, nie będę w tej sprawie więcej zabierał głosu. Jeszcze raz Państwu chcę oświadczyć. Nie jestem przeciwny uruchomieniu tej linii. Postawiam pytanie, bo muszę je postawić, co z ulicą Mościckiego, bo tam 30 tysięcy pojazdów na dobę przejeżdża, jeżeli będzie pociąg przejeżdżał kilka, a najmoże kilkanaście razy, to jakie to będą komplikacje i jak to rozwiążemy wspólnie? Bo to jest problem dla miasta, ale to jest problem przyszły. Trzeba go uwzględnić w tym studium wykonalności. Tam się pan natomiast jeszcze raz mówię, żebyście Państwo, nikt sobie nie dał wmówić, że problem kolei zależy od 80 tysięcy. Od 80 tysięcy. Tylko został nam kwadrans do seansu. Podam linię kolejową. Postęp byt. Proszę, co to za linia jest? Na tej linii jest miejscowo Zielnikowa. I obecnie tam, owszem, kolej też jeździ, ale większość osób dziwnie się przyjechał, że wsiadła do busu. Musielibyśmy kogoś z Wielkopolski zaprosić. Tu trzeba też to, co mówi pan prezydent, policzyć ekonomicznie. Mając w tej miejscowości kolej, dużo osób przesiadło się na busy. Z jakichś to przyczyn. Czy to finansowy, czy powiedzmy szybkości, potem dojazdu, czy nawet do Tarnowa. Mówimy na razie o dojeździe do Tarnowa, myślą o Krakowie. Ale tu, jeżeli by była linia autobusowa, faktycznie taka z prawego zdarzenia, to powiedzmy po drodze, jest wyższa szkoła zawodowa, czyli tam, a teraz tak, trzeba by było się cofać od dworca w drugą stronę. I patrząc realnie, może być to, co mówi pan prezydent, że ta linia w pewnym momencie nie będzie opłacana. Owszem, że nie jest to likwidacja, nie powinno być, bo były, jak wiecie, były takie czyniarki, że miała iść Starmowa, linia kolejowa do Buzka-Zdroju, bo były takie czyniarki, ale z racji, powiedzmy, politycznych likwidowano, bo po co Kraków zabierać część czyniarki. Wtedy węzeł towarowy byłby część Starmowy. I tu sobie powiedzmy. Widzę, że zeszliśmy na taki już poziom ekspercki. Tam pan się zbrzegł. A czy ja mógłbym dokończyć? Proszę? Czy ja mógłbym dokończyć? A pan nie dokończył? Nie. To proszę dokończyć, ale apeluję, naprawdę proszę spojrzeć na zegarki, mamy kwadrans do seansu. Proszę krótko dokończyć, tylko żeby to się nie przerodziło w adwoce. I potem pan z boku się zgłasza chyba już z pół godziny, pana kolega, jak sądzę, więc dajmy mu szansę. I potem będziemy pana marszałka gospodarza dzisiejszego spotkania, bo to z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego to spotkanie się tu odbywa, będziemy prosić o głos. Była mowa tutaj o linii do Balic, tak? I porównanie z linią, o której rozmawiamy. Linia do Balic to nie była linia, to była bocznica i dlatego tam uzyskanie jakiejkolwiek większej prędkości bez modernizacji było po prostu niemożliwe. To nie była linia kolejowa, tylko bocznica. Natomiast tutaj mówimy o linii kolejowej, która została wybudowana i była użytkowana z prędkością 80 km na godzinę. To jest podstawowa różnica. I trzeba też powiedzieć, tutaj pan marszałek nie do końca chyba wie, jak, na czym to stanęło, nie przewoźnik będzie tą linię remontował, tylko zarządca infrastruktury, czyli Polskie Linie Kolejowe. I Polskie Linie Kolejowe zadeklarowały pewnie po jakimś sprawdzeniu, że w tym momencie po wymianie kilku tam elementów infrastruktury, uzupełnieniu braków, bez jakichkolwiek większych nakładów są w stanie uruchomić tą linię na prędkość 60 km na godzinę. Przy niewielkich kosztach mogą to być większe prędkości, więc to wszystko jakby powoduje, że dojazd do Tarnowa będzie na pewno bardziej opłacany czasowo niż autobus. Żeby móc jeździć autobusami z Krakowa, przepraszam, z Tarnowa tutaj do Dąbrowy, to trzeba mieć po czym jeździć. Ja dzisiaj jechałem, nie ma po czym jeździć. Wyjazd z samego Tarnowa po godzinie 16 to jest makabra po prostu. Są korki i te autobusy, które miałyby tutaj jeździć, utkną w tych korkach. Tak samo jak busy, tak samo jak samochody. I wtedy dojazdu tutaj
takiego w takim czasie, jak może zapewnić kolej, nie będzie. Odnosząc się do sygnalizacji na tych przejazdach. Pociąg przejeżdża, zamknięcie, otwarcie, przejazd samego pociągu, krótkiego pociągu, bo tutaj nie mówimy o jakimś składzie, który ma kilka wagonów, tylko jeden wagon, 4-5 minut. To jest podobna sytuacja jak zmiana świateł na sygnalizacji, zwykłej sygnalizacji na skrzyżowaniu, prawda? Także myślę, że to nie będzie powodowało większych korków, bo też proszę pamiętać, że po to ta kolej miałaby jeździć, żeby ci ludzie nie jeździli ulicą, samochodem, autobusem do Dąbrowy, tylko żeby się przesiedli na kolej, żeby korki w tym Tarnowie się zmniejszyły, prawda? To myślę jest rzeczą tutaj kluczową. Wszędzie na świecie idzie się w kolej. Kolej wiadomo nie jest nie jest dochodowa, tylko trzeba do niej dopłacać, ale to też jest koszt, dzięki któremu mamy mniejsze korki, mamy czystsze powietrze i jakby żyje się w tych miastach lepiej, co też w Krakowie widać, gdzie gro ludzi dojeżdżających z Wieliczki przesiadło się właśnie na te pociągi, bo jeżdżą one krócej i tutaj myślę, że taka sama sytuacja miałaby miejsce po uruchomieniu tej kolei. Już będziemy wchodzić w szczegóły na poziomie studium. Teraz kolega pana. Ja mam chcę poruszyć kilka kwestii. Naprawdę zostało nam chyba 13 minut, więc proszę może wybrać coś najważniejszego. Ale jest kilka ważniejszych kwestii. Padło tutaj takie pytanie, znaczy stwierdzenie, że ludzie będą wybierać kolej, ludzie wybierają środek transportu tylko ze względu na czas przejazdu. No, ja uważam, że to jest, wiadomo, jeden z ważniejszych czynników, ale nie jedyny. Tutaj jedynym dojazdem publicznym z Dąbrowy Tarnowskiej do Tarnowa są te busy, które, jak już wielokrotnie było powiedziane, są zatłoczone, ludzie w nich stoją, kierowcy często gwałtownie hamują i jest to niebezpieczne. No, pociąg te wszystkie wady eliminuje, jest duży, w porównaniu z busami jest, nikt nie będzie musiał stać. Natomiast czasowo dojazd do Krakowa z przesiadką w Tarnowie przy zastosowaniu busów jest dużo dłuższy, ponieważ sama przesiadka, ponieważ busy stoją w korkach, w godzinach szczytu dojazd do Tarnowa zajmie dużo więcej czasu busem niż pociągiem, to jest sama przesiadka z busu do pociągu, na przykład kolei małopolskich z Tarnowa do Krakowa, zajmie jakieś 15 minut, podczas gdy przy skomunikowaniu pociągu z Dąbrowy do Tarnowa peron może to zająć 5 minut, to jest już kolejna oszczędność. I było tutaj obliczone rok temu na spotkaniu w Dąbrowie Tarnowskiej, że w najszybszym wariancie możliwy byłby dojazd około godziny 45 minut z Dąbrowy Tarnowskiej do Krakowa przez Tarnów. Natomiast w takim wariancie średnim 2 godziny 50 minut. Proszę Państwa, ja jechałem busem kilka razy z Dąbrowy Tarnowskiej przez Tarnów do Krakowa. Muszę powiedzieć, że nawet poza godzinami szczytu ten czas jest dłuższy od tego dłuższego wariantu w przypadku kolei. Kolejnym tutaj poruszoną kwestią było to, że w latach 90. linia została zamknięta z tego względu, że wpływy z biletów pokrywały jedynie 3% kosztów funkcjonowania linii. Tutaj trzeba powiedzieć, że wtedy realnie były zupełnie inne, ponieważ pociąg taki na razie Czucinki to była duża lokomotywa spalinowa i skład wagonów piętrowych. Polska była w innym momencie wtedy po prostu, to sobie wszyscy zdajemy sprawę. No, natomiast z tego wynika fakt, iż przy obecnym zastosowaniu tych szynobusów ten koszt uruchomienia tej linii jest kilkunastokrotnie mniejszy z uwagi na koszty paliwa chociażby, niż był właśnie w latach 90. Kolejną kwestią jest to, że tak naprawdę rok przed zamknięciem linii do Szczucina w ruchu pasażerskim został zmieniony rozkład jazdy pociągu przez PKP. Pociągi zostały przestawiane kilkanaście minut w te, kilkadziesiąt w te. Zostało to zrobione celowo po to, żeby utrudnić korzystanie z tej linii kolejowej ludziom. I no to już mam w jakieś tutaj teorie wchodzi. Ja myślę, że można przeanalizować, są dostępne na internecie rozkłady jazdy pociągów. Myślę, że potrzebne są to konsultacje społeczne i studium wykonalności. I jeszcze można przeanalizować na internecie, są rozkłady jazdy pociągów. Widać wyraźną zmianę rok przed zamknięciem linii. I trzecia kwestia,
jest taka, tutaj wspomniał pan marszałek Sorys, iż w 2014 roku udało się właśnie dzięki samorządowi, wspomniał pan marszałek, że w 2014 dzięki samorządowi udało się linię powstrzymać od zbiórki. No, to jest dosyć duża pomyłka, ponieważ tak naprawdę sam pomysł ścieżki rowerowej zaczął być poważnie forsowany w roku 2015 i ta blokada jakby likwidacji tej linii kolejowej miała miejsce dopiero w roku 2016 po różnych ankietach tutaj, po petycjach Stowarzyszenia Myśliwych Kolei do Ministerstwa Infrastruktury, no i także po pewnych zmianach finansowych. Natomiast to nie jest tak, że po przejęciu władzy tutaj od razu, że to jest pomysł poprzednich władz, żeby tą linię kolejową zlikwidować. Władza samorządowa chyba nigdy nie jest poprzednia czy obecna, bo akurat to jest często ciągłość, to nie jest tak jak na poziomie centralnym, że jedna partia przejmuje, czy druga. Mamy 5 minut do seansu, więc seans nas tutaj ogranicza. Poproszę pana marszałka jako gospodarza spotkania. Proszę państwa, więc ja jestem w samorządzie województwa. Odnieśli ścieżki rowerowej, to już żadne ministerstwo ścieżkę rowerową miał budować samorząd województwa. Myśmy to mieli robić, w związku z tym żadne inne informacje do nas nie docierały. Było wszystko przygotowane, dopiero spotkanie, które odbyło się u pana starosty. Z mojej inicjatywy było oczywiście wielu przedstawicieli, różne, również państwo na tym spotkaniu byli i wtedy zapadła decyzja, że nie ma zgody na to, żeby tą linię likwidować. W związku z tym jakby zablokowano tutaj wszelkie działania. Proszę państwa, jeżeli chodzi, tutaj pan powiedział, że Austriacy budowali mało funkcjonalnie kolej i budowali byle jak. No ja bym sobie życzył, żebyśmy dzisiaj tak byle jak budowali, bo wybudowali ponad 100 lat temu i dopiero teraz niektóre obiekty inżynierskie były remontowane. W związku z tym, proszę państwa, dzisiaj o tym musimy pamiętać, że kolej była budowana przede wszystkim ze względów militarnych, nie ze względów funkcjonalnych na transport pasażerów, tylko przede wszystkim po to, aby dostarczyć wojsko w ramach imperium, w ramach właśnie cesarstwa. I to było jakby główną przesłanką. Dzisiaj, proszę państwa, ta kolej jest w różnym stadium, na różnych liniach różne są procesy i różne zmiany. Proszę państwa, samorządy lokalne, bo to też tutaj wybrzmiewało kilka razy, że nie dopłacają do funkcjonowania kolei. Oczywiście to nie jest prawda, jeżeli chodzi o region oświęcimski, jeżeli chodzi również o powiat gorlicki, samorządy lokalne i również powiat do tego dopłacają. Przyjęliśmy taką filozofię, bo to chodzi o symboliczny jakby rozkład środków finansowych. Skoro dla samorządów lokalnych, my ich traktujemy bardzo poważnie, ale to działa w dwie strony. Skoro dla samorządów lokalnych jest to bardzo istotne, jest to wrażliwe, jest ta przedsięwzięcie jest bardzo potrzebne, to oczywiście nie wystarczy zbierać podpisy, bo podpisów dzisiaj można nazbierać, to nic nie kosztuje, tylko jeżeli są sygnały od samorządów lokalnych, mówimy dobrze, o przeznaczcie kilka złotych, kilka procent do tego projektu. Róbmy to wspólnie, tak? Ale wspólnie za to opowiadajmy. Uczmy się odpowiedzialności, ale też rozumianej na takiej zasadzie, że nie tylko inicjować pewne działania, ale że my to będziemy wspólnie realizować i też jakoś tymi kosztami będziemy się delikatnie dzielić. Proszę państwa, i to też tutaj, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tych linii kolejowej. Przecież w podobnym stanie była linia od, wiadomo, że była zelektryfikowana, od Stróż w kierunku właśnie Biecza i właśnie do Jasła. Tam ten ruch przez nas, przez nasze koleje małopolskie został przywrócony i dzisiaj przewozy regionalne wręcz walczą o tą linię, żebyśmy im oddali, tak? Bo to jest linia, która naprawdę ma bardzo duże obłożenie. Oczywiście, że proszę państwa, to jest też pytanie, to co pan prezydent powiedział, nie jest problem w 80 tysiącach, po naszej stronie w 1 300 000, ale proszę państwa, jest pytanie, czy my przekonamy mieszkańców, żeby zechcieli się przesiąść właśnie do kolei. Tak jak pan tutaj powiedział, nie w busach zatłoczonych, w busach, które często też no, przemieszczają się w różny sposób, po mieście Tarnowie, ale też pamiętajmy o tym, że
przecież całe ciągi komunikacyjne do Tarnowa są zatłoczone. Dzisiaj ten ruch komunikacyjny, on się będzie coraz bardziej rozwijał. W związku z tym musimy szukać. I tak idzie zachodnia Europa i to samo my to robimy, że staramy się inspirować działania, że dobrze, są park and ride na poza dużymi miastami, poza dużymi aglomeracjami, bo tak samo to jest, tylko ta linia kolejowa jest również dla mieszkańców chociażby miasta Tarnowa czy tych gmin podmiejskich, bo mają szansę wyjechać z Tarnowa pociągiem, tak? Tak jak wjeżdżają, na przykład przyjeżdżają do Pleśnej, jak przyjeżdżają, to co się dzieje też w Krakowie, tak? Że tam właśnie, gdzie ja mieszkam na osiedlu, przyjeżdżają z Zielonek, przyjeżdżają z Michałowic i tam na osiedlu w rejonie właśnie Batowic zostawiają, nie Batowic, tylko na Batowic, tak, zostawiają samochody, proszę Państwa, i na osiedlach, bo nie ma tego dużych parkingów, park and ride, zostawiają właśnie pod blokami, zostawiają przy dworcu kolejowym i przesiadają się tam już w Krakowie na pociąg i jadą do centrum. Więc proszę Państwa, dzisiaj, jeżeli chodzi o rozwój komunikacji publicznej, on musi iść wielotorowo. Dlatego to, co powiedziałem, kupiliśmy nowe pociągi, finansujemy zakup nowych autobusów, ale to od samorządów lokalnych, szczebla gminnego, powiatowego, samorządu miasta, miasta regionalnego. To też tutaj ja się cieszę, że ta współpraca naprawdę jest na dobrym poziomie, że tutaj tak naprawdę jest realizowanych wiele wspólnych projektów. I w taki sposób możemy rozwiązywać te problemy, a tych problemów naprawdę jest po prostu bardzo dużo i tylko dzięki odpowiedzialności samorządów lokalnych, ale również mieszkańców można te problemy rozwiązywać po to, żeby po prostu żyło nam się lepiej. Debata przybrała taki charakter ekspercki wręcz i szczegółowy. Minuta do seansu. Nie wiem, czy obsługa Państwo z Domu Kultury nas nie prześwięcą za chwilę. Za chwilę oddam głos Panu Burmistrzowi jako gospodarzowi Dąbrowy Tarnowskiej. Państwa zachęcam do sięgnięcia po sobotnią Gazetę Wyborczą, gdzie będzie relacja ze spotkania, a także śledzenie naszej strony internetowej krakowwyborcza.pl, gdzie również będzie zapis spotkania. Sobotnia Wyborcza, wydanie świąteczne, więc nie tylko o debacie będzie. I Panu Burmistrzowi dziękujemy za możliwość spotkania się w Dąbrowie Tarnowskiej. Przychylne przyjęcie przez wszystkie szczeble samorządu. Szanowni Państwo, Panie Marszałku, Szanowni rozmówcy, bardzo dziękuję zwłaszcza Panu Marszałkowi za pomysł rozpoczęcia ważnej debaty regionu i województwa właśnie w Dąbrowie Tarnowskiej, w powiecie dąbrowskim, na krańcu województwa. Myślę, że dzięki tej debacie i dzisiejszym rozmowom naszym tutaj przy stole będzie bliżej do Tarnowa, będzie bliżej, Panie Marszałku, do Krakowa, a jak te odległości się będą zmniejszać, niezależnie czy będziemy jechać koleją czy autobusem, to myślę, że będzie to tylko i wyłącznie z korzyścią dla nas, mieszkańców naszych samorządów i będziemy lepiej te problemy rozgryzać, rozwiązywać z pożytkiem dla nas wszystkich. Dziękuję bardzo i było nam miło Państwa bardzo gościć. Zwłaszcza też Państwa, którzy uczestniczyli w tej dyskusji, życzymy przy okazji zdrowych, wesołych świąt, bo niebawem święta przed nami. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy za aktywny udział w debacie.